Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Ja jestem Szczypson, a to jest jakiś 50. film z rzędu, który nagrywam. Już mam, prawda, zmęczenie na moich oczach, jest niesamowite. Nieważne, widzowie, dzisiaj przygotowałem ważne rzeczy, które muszę dać Emilii. Jak widzicie, mam tutaj przygotowane, mamy czapkę żółwia, która pomoże jej oddychać pod wodą w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. Dajemy jej lunetę, żeby mogła na dalekie odległości sprawdzać, czy nic jej nie grozi. Damy jej potki Endermana, żeby mogła uciekać, jeżeli coś jej będzie grozić. Damy 3 potki na niewidzialność, bo potek na niewidzialność nigdy za wiele. 3 razy też butelki, znaczy wiadra mleka, żeby mogła wypić, jeżeli będzie chciała ściągnąć ten efekt. Damy jej ciastka, damy jakieś ryby, mamy nawet zgniłe mięso dla strollowania jej. Mamy też koksa dla niej, totem śmiertelności i tarczy. Te wszystkie rzeczy, mam nadzieję, że dzisiaj jej przekażemy. Znaczy nie mam nadzieję, po prostu jej to przekażemy, tak żeby po prostu była bezpieczna. Ja już jestem w drodze do niej na chatę, więc do niej lecimy. Was w tym momencie poproszę o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Zapraszam też na kanał Szczypson Plus, tam odcinki również codziennie. Naprawdę przez ostatnie kilka dni to ja tutaj takie materiały kręcę, tyle tych materiałów kręcę, że już... No, powoli mnie wykręca, widzowie, od ilości siedzenia przy komputerze, ale mam nadzieję, że obejrzycie wszystkie filmy i lajka zostawicie, prawda, tak, za poświęcenie. Będzie mi bardzo miło. Dobra, idziemy tutaj, bo Emilia tutaj ma tą swoją tajną bazę. Ostatnio mi ją pokazała, tam widzę, że jest w środku. Dobra, klikamy tutaj ten przycisk. O kurde, prawie nie zdążyłem. Nie mam jeszcze takiej prędkości w tym, dobra. Puk, 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 dzień dobry, halo? Otwieram drzwi. To ty, jejku, ja mnie wystraszyłam. Myślałam, że to jest Yeti. Ej, je! Proszę to zostawić. Żartowałem, dobra. Ja przychodzę. Ho, ho, ho! Święty Mikołaj! Ho, ho, ho! Przynoszę dary. Przynoszę dary, uwaga. Mam dla ciebie prezentów kilka, więc skup się uważnie. Zacznijmy od początku. Po pierwsze, mleko. Okej, dzięki za mleko. Po drugie, mleko. Po trzecie, dziękuję. Mleko. A po czwarte też będzie mleko, bo ja mam pytanie trochę... Ja nie mogę tyle laktozy. Potka na niewidzialność. Okay, dobra. Po piąte, potka na niewidzialność. Następne, potka na niewidzialność. Dobra, i co to jest za typu... Dobra, uwaga, dobra, czekaj, bo teraz nas czeka 64 ciastka, nas czekają. 61 ciastko. No way! Drugie ciastko. No nie, przecież są... No dobra, masz tutaj ciastka, bo wiem, że lubisz ciastka jeść, aczkolwiek nie jest ich za dużo. Bo za dużo cukru, to niezdrowo, grubnie się po cukrze. Tak, tymczasem ja dostałam 3 jakieś wiadra mleka do wypicia. No ale nice. Wiadra mleka to jest, ale mleko nabiał jest potrzebne, okej? Okay? Teraz tak, mam coś jeszcze dla ciebie, coś, żebyś mogła odpychać złe, nieczyste siły, złe po prostu, tarcza. Dzięki za tarczę. Mam też dla ciebie w razie ostateczności. Jakby co? Jakby po prostu, jakby ktoś chciał ci sprzedać ciosa ostatecznego, prawda? Poskładać cię jak, prawda, leżak na plaży. Totem. O, to się przyda. Drugą szansę. To się bardzo przyda. Dodatkowo wzmocnienie. Jakbyś nie miała już, prawda, siły na naukę z życia. Totem, znaczy koks. Koks. To jest po to, że po prostu jesz to i masz energię. I marzę po prostu, marzę o tym, żeby dostać takiego koksa w życiu realnym. Dodatkowe, daję ci lunetę, żebyś mogła z daleka patrzeć na moją, prawda, przecudowność. Przecudowność twoją? Tak. Dobrze. Dodatkowo, mam na ciebie potki, znaczy te, perły Endermana, żebyś mogła po prostu... Co ty w ogóle mówisz po prostu na wszystko jakoś inaczej? Żebyś mogła uciekać. Co? Ale jak mówię inaczej? Perła Endermana. No dobra, wyrzuciłeś Endermana i mówisz potki. Wcześniej wyrzuciłeś mi koks i mówisz totem. No bo już, ja już nagrywam, prawda, tyle, że już mi się myli wszystko i ja już nie mam siły na to. Dobra, kolejna rzecz. Kask. Ej, dałaś... A nie, to nie. Kask. Czy dałaś mi potę na niewidzialność, czy nie? Nie, nie dałam ci potę na niewidzialność. Masz 3? No. Okej, dobra, czyli to była moja. Kask, jakbyś musiała płynąć pod wodą długo, dzięki temu będziesz mogła płynąć dłużej, bo daje ci to oddychanie pod wodą. I ostatnia rzecz. Taka już naprawdę z dobrego mojego serca, aczkolwiek gdyby nie o mnie chodziło, to bym tego nie przyniósł. Przyniosłem również jedzenie dla kota. Proszę bardzo. Ej, co to ma być? W ogóle weź. Ale no jak ona lubi, patrz jak ona jest zadowolona. Nie, ona nie lubi, Daisy nie jest tego. Czemu nie? Weź, to nie może Daisy jeść takich rzeczy. Ale, muszę jeść szyko teraz, to trzeba płakać, muszę przeprosić. Czekaj, daj jej. Nie! No czemu nie, ona, ale czemu ona wybrzydza tak? Jaki francuski piesek, ja nie mogę, no dobra. No dobra, no to w takim razie masz. Jedz to Nemo. Jej, Nemo. ale... No, też nie chcę. Joki... Dobra, i to są koty właśnie. Odpowiednia karma, odpowiednie warunki, musi świecić słońce, musi padać deszcz, musi kurde tamto. Nie wiem, no te koty tak narzekają, prawda, tu jest źle, tam jest źle, prawda, no trzeba taki, strzelić takiego... Dobra, żartowałem, już mnie po prostu ponosi. Dobra, jak samopoczucie? Weź to, bo ja tego nie wiem, co jest? Ała. O kurde, widziałem jakiś nick. Tak, dobra, aż się odwróciłem, też go zauważyłem od razu, że tam się coś rusza. Ty, Yeti. Shifta, kliknij, jak on... Straszyła się, zaczęła panikować takie sytuacje. Nie, ja tam nie chcę, sobie porwać, ja tam nie idę. Dobra, to czekaj, masz potę na niewidzialność, wypij ją, musimy sprawdzić, co on tutaj kombinuje. Wypij potę i idź za fajerwerką. Idę za fajerwerką. Bardzo dobrze. Dobra, klikam to i szybki wybieg, Go, go, dobra. Wyszłaś? Dobra. On tam jest, on rozkopuje mój dom, stary! Co tu się dzieje? Ej, on jakieś serce wydrążył, stary. Szatosy. Ej, excuse me, szatosy, nie, no już po prostu przewracam, ale ja nagrałem dzisiaj z 15 filmów, gdzie miałem masę ludzi, którym mogłem powiedzieć stary. A teraz nagle jest, kurde, że nie mogę, to jest już nie ten moment. Przepraszam, już po prostu mnie wykręca. Dobra, co on tu robi? On stawia masę lodu. Nie! No to... Ej, o nie! Twoje... Słoneczniki ci rozwali, no dobra, no trudno. Ty, on zalewa całą chatę! Co on robi? Jakim on jest, ale jakim on jest flakiem w ogóle najgorszym? No proszę cię, on nie, najgorzej. Nie, no dobra, nie angażujmy się, no trudno, ważne, że on nie wie, że tu jesteś, ale on tu przyszedł po ciebie ewidentnie, widzisz, to jest to, o czym mówiłem. Gdzie ty jesteś, W wodzie. W wodzie? To widzisz fajerwerkę? Nie widzę, no, jestem obok ciebie. No to chodź za fajerwerką. Czekaj, zgubiłam ją! No to idź tam, gdzie najlepiej się je, prawda, muczy. Okej. Pewnie spodziewasz się, po co tu się zebraliśmy. Nie, no kurde, przecież jest Yeti na górze i zadawano, nie będę teraz, znaczy dom, nie będę tutaj muczyć teraz. Niestety, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie, ja tego nie będę robić, że tak powiem, nadstawiam uszu. Czekam. Altanka imienia Mu. Nie no, ale tak bez emocji to wiesz co można, bez emocji no, można iść spać. No ty mi gadasz mówić takie rzeczy. No ale bo... Yeti się krów boi, jak muczniesz porządnie, to się wystraszy i ujdzie. Co? No nie, tego przester miałem, nie słyszałem nic, znaczy przester, no, tak mnie ścięło. Musisz powtórzyć. Trudno. Nie zrobię tego. Ale zamuczałaś porządnie tak jak należy? Tak, to no dobra, porządnie. To tak się spodziewałem, bo przez chwilę właśnie Yeti spadł z dachu, więc całkiem możliwe, że ryknęłaś porządnie. To dobrze. Dobra, no to w takim razie zaliczone, prawda? Ale to i tak jeszcze nie jest to. Jeszcze musisz dojść do perfekcji. Okej, wejdźmy do środka, zobaczyć co on tu On tu lodu tyle wystawił! Znowu chciałem powiedzieć stary, na co jeszcze się powstrzymałem w ostatniej chwili. Nie wiem co on tu robi, ale bardzo mnie to denerwuje. Mamy 5 minut podki na niewidzialność. Cały to tu w ogóle ten. Nie wiem, nienormalne to jest. Nie podoba mi się to bardzo. No ale dobra, ważne, że przynajmniej jesteś bezpieczna. Dobrze, że zdążyłem. Ale nie spodziewałem się, że on tu przyjdzie. Nie podoba mi się to. No to mój dom i zawsze mój dom, zawsze ja. No nie wiem, dlaczego się tak na ciebie uwziął. Co mu zrobiłaś? No nic. Skręciłaś mu krzesło? Tak. Czy to drugie? No nie! Ej, co? Nie no, naprawdę szybę rozwalił? Nie no, to jest nienormalne. Nie no, Yeti, co to ma być? On cały zaśnieża ci ten dom, to się dzieje to samo co z moim domem. Ale bo on dlatego, że on chyba myśli, że ciebie nie ma na chacie, czy coś takiego, bo on mi kazał cię zamknąć i nie wiem, no mocno podejrzana sytuacja, ale dziwne to jest mega. Ciekawe czy... Ej, może wstawimy tam kukłę jakąś moją i on nic nie będzie robić i tam po prostu będzie miała kukła i stonks, bo on nie będzie wiedział, że jestem na wolności. To brzmi jak dobry plan. Co nie? Czemu on mi rozwala pół chaty? Ej, co jest grane? Ty też stoisz na tym lodzie teraz tutaj, gdzie ja fajerwerkę mam? Tak, to właśnie. Kurde, a ja tak się zastanawiam, co mnie przepycha, nie? Co? Się straszyłem, że jakieś siły nieczyste. Kurczę, teraz znowu! Znowu jakieś siły nieczyste mnie przepychają. Ej, no przez to Yeti, kurczę. Nie no, nie wiem co on robi, nie wiem, to jest nienormalne. Ale ja jestem ciekaw, czy on w ogóle jakąś informację zostawi tutaj, czy tak po prostu rozwali i se pójdzie. Ej, ja się jestem już po prostu tutaj zdenerwowana, bo jakby... Co ja mam teraz robić? Jak ja... Nie chcę mi się... Ej, ma tabliczki jakieś, będzie coś pisał chyba. Chyba będzie coś pisał, on, no, jest, tutaj, co, jest coś pisane, patrz, 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 jest jakieś... domu wysadzę. No dobra, no ale patrz, nawet ten twój dom wygląda teraz jak taka zjeżdżalnia w Disneylandzie, no super. No sztos, po prostu sztos. Czy tam w Aquaparku, nie wiem, czy w Disneylandzie są zjeżdżalnie wodne, nieważne. Emilia, nie jesteś już bezpieczna? Boże, kiedy jest analfabeta, ja nie wytrzymam tego po prostu. Ileś... Nie, tragedia jest po prostu, naprawdę. Chodź do mnie, to ci pomogę. Dobra, ale on jest farmazoniarz, ty. Przyszedł, ale zobacz jaki plan miał w ogóle. Przyszedł, narobił bałaganu i teraz ci wmawia, że to ktoś inny zrobił. Podpisał się Yeti jeszcze. Nie, no to jest taki flag. Dobra, nie, Emilia, wracamy z powrotem. Nie czytamy tego w ogóle, wraca z powrotem do tego swojego tutaj, prawda, ten jeszcze te kurcze tutaj latają, dziwolągi. Żeby, nie zdążyłem. A ty zdążyłeś? Dobra, otwieram ci. Tak, zdążyłam. Dobra, to, o teraz udało mi się, jestem w środku. Dobra, nie mam niestety wiadra z mlekiem. Chcesz? Ale ty masz, możesz mi dać, no. Ale więc... ty masz. Więc fajnie, prawda, tu. Dobra, więc ja ostatecznie rzucam to dla kota. No way! I co? Daję ci wszystko, co ci było potrzebne, nie ruszaj się stąd, bo widzisz ewidentnie, że Yeti tutaj, prawda, coś, że tak powiem, chce poddymiać. No i, no i co? Nie daj się złapać, ja się kiedyś tam odezwę jeszcze. Jak najszybciej proszę. Dobrze, postaram się jak najszybciej przyjść, tylko muszę się ogarnąć, uratować chłopaków, jakich tylko uratuję, wrócę tu. Czym się? Że tak powiem, powodzenia i smacznego. Dobrze, widzowie, udało się, wychodzimy stąd, ja już jestem widzialny. Musimy się teraz dostać jak najszybciej na komisariat, tak żeby mnie nie zauważył Yeti. To jest bardzo ważne w tym momencie, więc ja muszę jakimś okrężną trasą polecieć najlepiej. No ale tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Pozdro, cześć!